Honoré de Balzac, ojciec Goriot. Akcja powieści zaczyna się od opisu pensjonatu w jednej z biedniejszych dzielnic Paryża, przy ulicy Neuf Sainte-Geneviève. Jego właścicielką jest 50-letnia wdowa pani Vaquer. W roku 1819, w którym rozpoczyna się akcja utworu, mieszka tam 8 lokatorów. Wdowa Couture wraz ze swą podopieczną Wiktoryną Taillefer, pan Poiret romansujący z sąsiadką z piętra powyżej, panną Michonneau, były kupiec Vautrin oraz dwie główne postaci, były fabrykant makaronu Joachim Goriot oraz młody student prawa Eugeniusz de Rastignac. Z początku poznajemy historię ojca Goriot. Fabrykant włoskiego makaronu, dorobiwszy się fortuny, w 1813 roku zamieszkał w Paryżu. Jego bogactwo odzwierciedlały modne stroje i piękne meble. Wszystko robił jednak tylko po to, by przypodobać się swoim dwóm córkom. Delfinie, która wyszła za mąż za niemieckiego bankiera, barona de Nucingen, oraz Anastazji, żony hrabiego de Rosto. Z czasem zięciowie ujawnili niechęć do starego ojca i zabronili mu przychodzić do swych domów. Goriot, dla którego córki były największą miłością, nie mógł przeboleć straty i widywał się z nimi potajemnie. Z czasem, kiedy kłopoty finansowe Delfiny i Anastazji zaczęły przekraczać roczny dochód ojca, postanowił on wyprzedawać swój majątek. Zrezygnował z pięknych ubiorów, wynajął najtańszy pokój u pani Vaquer, a jego nagła bieda stała się przedmiotem żartów wszystkich domowników. Nikt nie chciał też wierzyć, że dwie strojne damy mogą być córkami takiego głupca, za jakiego uważano ojca Goriot. Dlatego za przyczynę jego ruiny finansowej uznano rozpustne życie z wieloma kochankami. W tym samym czasie młody student prawa czuje wielką potrzebę zmiany swojego dotychczasowego życia. Urodzony na południu Francji, zostawił w rodzinnych stronach dwie kochające siostry, rodziców i ciotkę, którzy żyli w skrajnej nędzy, by ułożyć jak najwięcej na utrzymanie Eugeniusza w Paryżu. Chłopak z czasem odkrywa znaczenie kobiet w jego życiu i potrzebę bliskości z nimi. Postanawia więc poszukać zamożnej protektorki. Dzięki ciotce odkrywa dalekie pokrewieństwo z wicehrabiną de Beauséant. Już w kilka dni po pierwszym widzeniu z wicehrabiną pojawia się u niej na balu, wchodząc tym samym do towarzystwa paryskiego. Zapoznaje tam hrabinę de Rosto, zupełnie nieświadom, że jest ona córką jego sąsiada. Udaje się do jej domu, aby wejść w bliższe stosunki z piękną kobietą, jednak naraża się na niechęć jej męża, wypowiadając nazwisko Goriot w jego obecności. Eugeniusz w krótkim czasie poznaje brutalne prawa rządzące paryską elitą. Nie potrafi się już jednak wycofać z powziętego zamiaru zdobycia pozycji i majątku. Jest gotów zrobić wszystko, by to osiągnąć. Prosi siostry i matkę o przysłanie dodatkowych pieniędzy, a od sąsiada, tajemniczego Vautrin, dostaje propozycję inwestycji z perspektywą dużego dochodu. Wdaje się w romans z drugą córką Goriot. Delfina, opuszczona przez kochanka, postanawia wykorzystać dalekiego kuzyna wicehrabiny de Beauséant, aby wejść w nieosiągalne dotychczas towarzystwo elity. Miłość między kochankami kwitnie, a kolejne kłopoty finansowe pozornie zbliżają kobietę do biednego ojca. Goriot za ostatnie pieniądze urządza mieszkanie dla Eugeniusza, które ma być miejscem schadzek kochanków. Ojciec szaleje z radości, gdyż wydaje mu się, że w końcu uzyskał miłość i troskę ze strony przynajmniej jednej córki. Planuje wyprowadzić się z pensjonatu pani Vaquer i zamieszkać w małym pokoju sąsiadującym z nowym mieszkaniem kochanków. Gdy jednak kolejne kłopoty finansowe Delfiny i Anastazji przekraczają możliwości finansowe ojca, ich rozpacz staje się jego udręką, w wyniku czego podupada na zdrowiu. Wtedy na jaw wychodzi zepsucie i wyrachowanie obu kobiet. Nie chcą odwiedzić chorego i umierającego ojca, zasłaniając się własnymi problemami. Ojciec Goriot, pielęgnowany przez Eugeniusza i jego przyjaciela, studenta medycyny, umiera, nie zobaczywszy swych córek. Daje to obraz, że nieznająca granic ojcowska miłość nie słabnie nigdy, a żądza pieniędzy sprawia, że ludzie stają się obojętni i wyrachowani. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.